Serwer na Discordzie Coins Kingdom oferuje porady dotyczące handlu oraz inwestycji, które są analizowane przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Poprzez regularność oraz wspaniałą atmosferę na serwerze będziecie w stanie notować regularne zyski FIFA 23. Serwer posiada również własną stronę internetową coinskingdom.pl. Polecam regularnie śledzić serwer oraz mój kanał, ponieważ będą organizowane konkursy dla widzów, w których będzie można otrzymać dostęp do serwera VIP zupełnie za darmo. Drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale wraz z kolejnymi dniami upływającymi do premiery EAFC. Oczywiście będziemy dostawać coraz to ciekawsze newsy i coraz to więcej potwierdzonych newsów. No i w dzisiejszym filmie zajmiemy się właśnie tymi kolejnymi nowościami związanymi z produkcją od EA. Rozpoczynamy sobie z tweetem numer 1 i tutaj tego tweeta, szczerze mówiąc, umieściłem nie z powodu na samego tweeta, lecz z powodu na komentarz pod nim, ponieważ tweet mówi nam o tym, że ponownie silnik Frostbite zawita sobie do EAFC. Wielokrotnie w grach FIFA już go mieliśmy okazję widzieć. No a komentarz, który jest poniżej, który widzicie obecnie na ekranach, mówi mniej więcej coś w tym stylu, że jest to ten sam silnik, który bazuje na grach wojennych, czy też jakichś strzelankowych. No sami wiecie, o jaki typ gier po prostu nam chodzi. Natomiast w komentarzu widzimy pytanie, w zasadzie stwierdzenie, że jest to po prostu dziwne. Dlaczego ten sam silnik gry jest używany do gier piłkarskich, co do gier wojennych, czy też jakichś strzelankowych? Sami wiecie, o jaki typ gier mi chodzi. No, szczerze mówiąc, jest to dosyć dziwne, natomiast jeżeli ma działać, to być może działać będzie. Tutaj widzimy EAFC w liczbach i może nie byłoby to nic zachwycającego, natomiast widzimy tutaj takie ciekawe liczby, jak na przykład 19 tysięcy w pełni licencjonowanych zawodników, którzy po prostu mogą liczyć na to, że w FIFA się pojawią. Naprawdę liczba dosyć spora, która robi wrażenie, jeżeli sobie pomyślimy, że każda liczba kolejna właśnie z tych 19 tysięcy to jest jeden zawodnik rzeczywistości, no to naprawdę robi wrażenie. Dodatkowo fajna statystyka dotycząca partnerów, których jest ponad 300, naprawdę sporo na całym świecie, jeżeli chodzi o tych partnerów EAFC. No i na pewno to też zrobi robotę, jeżeli chodzi o promocję samej gry. 700 drużyn i 30 lig, no to są takie statystyki, jeśli chodzi o EAFC. Dwie nowe karty hero, które być może pojawią się w EAFC, to Elber. Mamy tutaj zawodnika, który pochodzi z Brazylii, oczywiście grywał sobie w Bayernie Monachium i to właśnie z tym klubem jest najbardziej kojarzony. W takiej marvelowej tutaj grafice prezentuje się właśnie Elber. Natomiast co ja o tym myślę? Ja oczywiście jestem otwarty, tak jak mówiłem, jak zwykle na te propozycje kart hero, ponieważ moim zdaniem kart hero powinno być w grze po prostu jak najwięcej i na pewno urozmaici to rozgrywkę. Dlatego widzimy kolejną kartę hero, którą jest Barrios, ponownie liga niemiecka. Tutaj myślę, że też kluczowy aspekt odgrywa jego narodowość. Pewnie EA chce, żeby po prostu tutaj jak najwięcej narodowości, jak najwięcej państw miała swojego reprezentanta, czy to w kartach hero, czy to w kartach ikon. No i właśnie taką kartą ma być Barrios, czyli zawodnik, który najwięcej lat i najlepiej na pewno swoją karierę wspomina podczas gry w Borussii Dortmund. Tutaj Foodzone składa petycję o przywrócenie starego systemu zgrania w EAFC. Oczywiście jest to mówione tak pół żartem, pół serio, natomiast szczerze mówiąc też chciałbym naprawdę powrotu starego systemu zgrania, ponieważ był on moim zdaniem lepszy, po prostu był bardziej, że tak powiem, przewidywalny, oczywisty, lepiej wyglądał, więc ja myślę, że większość z nas się do niego przyzwyczaiła i też nie może przestawić się na ten nowy system pomimo właśnie obecności jego od bardzo wielu miesięcy w nowej FIFA. Tutaj w jednym tweecie widzimy wszystkie nazwiska potencjalnych kart ikon oraz kart hero, które mają pojawić się w EAFC. Jest tutaj kilka zaskoczeń, na przykład Ribery. Dlaczego on nie jest ikoną? Nie mam pojęcia. Zawodnik, który prezentował najwyższy możliwy poziom przez pewien okres swojej kariery. Natomiast jeśli chodzi o karty hero, mamy kilka ciekawych nazwisk, na przykład Berbatowa. Widzimy też na przykład Rosickiego, który jest czeską kartą, która być może pojawi się w EAFC, Rize, czy też inni zawodnicy, którzy są takimi idealnymi przykładami kart hero, ponieważ byli bardzo dobrymi zawodnikami oczywiście, natomiast na kartę ikony nie zasługują, dlatego uważam, że ten podział jest po prostu bardzo słuszny ze strony EA. Na tej grafice widzimy wytłumaczenie tego, co oznaczać ma trade system w EAFC. Mamy przykładowe 6 tych statystyk, tych cech charakterystycznych dla zawodników. Przykładowo kapitan drużyny ma dawać
dawać po jednym zgrania dla wszystkich graczy z niskim zgraniem. Gwiazda ligi ma boostować wszystkich zawodników z tej samej ligi. Samotny wilk, tak tłumacząc na język polski, ma boostować wszystkich zawodników z... którzy po prostu nie mają nikogo wokół siebie z narodowości bądź też drużyny, do której należą. Super Sub, czyli rzecz, o której mówiliśmy, na którą się zastanawialiśmy w poprzednim filmie, no to ma być zawodnik, który dostaje po prostu pełne zgranie wchodząc z ławki podczas meczu. Team Spiriting, czyli taki zawodnik odpowiadający, jak sama nazwa mówi, za Team Spirit, ma boostować wszystkim zawodnikom kondycję. Następnie mamy Flexible, no i to ma być zawodnik, który może zmieniać swoją pozycję na dowolną. No, ta ostatnia jest chyba najciekawsza, moim zdaniem naprawdę ciekawe, jeśli tacy zawodnicy po prostu byliby docenieni. Na przykład Trent Alexander-Arnold na tej grafice widnieje i myślę, że to jest naprawdę dobry przykład na właśnie kartę typu Flexible. Oficjalna zapowiedź EA Sports FC powinna ukazać się w połowie lipca, 12 lub 13 dnia miesiąca. Mamy już datę, która jest określona na połowę lipca tego roku oczywiście i w niej pewnie poznamy wiele informacji. To jest zawsze taki moment przełomowy dla każdej kolejnej produkcji, dlatego że dowiadujemy się wielu informacji. Dowiadujemy się pewnie o takich informacjach, których nie będziemy znać nawet na dzień wcześniej tego traileru. No i kolejny raz widzimy informację o tym, że zmiany pozycji, w zasadzie karty zmian pozycji mają zostać usunięte z EAFC, albo inaczej, mają nie zostać dodane do EAFC, bo oczywiście teraz w grze FIFA 23 widzimy te karty. No moim zdaniem bardzo duża strata dla samej gry, ponieważ to wiadomo, no odpala nam taką większą kreatywność przy budowaniu składu, no i też po prostu jest większa różnorodność przy tych naszych składach, ponieważ możemy wielu zawodników poprzestawiać na różne pozycje. Kolejny news dotyczy Pro Clubs, czyli oczywiście wirtualnych klubów. W skrócie, EA chce, żeby ten tryb był bardziej competitive, tak jak Foot Champions, Division Rivals, żeby ludzie po prostu rywalizowali, no i przez cały tydzień mają odbywać się kwalifikacje, no a w weekend turniej finałowy. Tak mają wyglądać właśnie wirtualne kluby. Ja szczerze mówiąc od wielu lat się dziwię, dlaczego to nie jest na skalę międzynarodową jakoś tam wykorzystane. Oczywiście pewnie finansowo zorganizować taki duży turniej 11 na 11 byłoby trudniej. Natomiast nie wiem, 5 na 5, no to już być może byłoby możliwe. No i ostatnia nowość na dziś, czyli VAR. No rzecz, która jest naprawdę dziwna, no bo ciężko ogarnąć naszym umysłem, jakim cudem komputer ma sprawdzać decyzję źle podjętą przez komputer. No sami rozumiecie, to się tak troszkę wyklucza. Natomiast ciekawe jest to, co widzimy poniżej, mianowicie, że to sprawdzanie przez VAR w samej grze ma zajmować od 5 do 45 minut. Nie wiem, czy to takich prawdziwych minut, w co wątpię, czy to takich fifowych, mimo wszystko 45 minut fifowych sporo. No i wtedy gracze mają być przekierowani do Volty, żeby ten czas sobie jakoś umilić. Zatem taka mała promocja Volty może ma być po prostu w ten sposób robiona, natomiast wątpię, żeby nam się to spodobało. VAR jak najbardziej fajna funkcja, natomiast myślę, że takie przekierowanie do Volty i sprawienie, że to trwa tak długo, no naprawdę nie powinno być korzystne. Zatem dziękuję Wam za dzisiejszy film, dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, no i cześć!